One Man Show. Święto, święto i po świętach, tak muszę się troszkę usprawiedliwiać, ja to zawsze nie za swoje grzechy, trochę się muszę posprawiedliwać, że miałem takie jakieś małe opóźnienia w programach. Mianowicie, widzicie, tu jest taki sprzęt Steve'a Jobsa, czyli Macintosh, komputerek, który poza tym, że jest komputerem jednym z wielu, bo ja mam takich komputerów kilka, to ten jeszcze do przesyłu danych jest. No i jak to komputer padł? Dobrze, że akurat nie leciałem samolotem, nie był to komputer pokładowy. W każdym razie parę dni go, tak mówiąc fachowo, ustawiali. No i dlatego w pewnym momencie martwiliście się, że coś się ze mną stało. Nie, ja jestem nie do zatrzymania. Natomiast sprzęt Jobsa okazuje się do zatrzymania do tego stopnia, że w serwisie firmowym nawet nie wzięli pieniędzy za naprawę. Też uznali, że coś tam jest chyba w środku. Oczywiście można by kupić nowy, tylko że nowy kosztuje zdychę, no to lepiej naprawić, prawda, niż kupować zadyszkę. Zadyszka to chyba jest reklama. Całkiem niezłe te reklamy siatkarzy są. Szkoda, że oni tak nie grają, jak się reklamują. Tak, to są ci, brawo ty, brawo ja. W każdym razie sporo moich widzów, no bo nie wszyscy są fanami przecież. Niektórzy oglądają tylko po to, żeby się podenerwować na mnie. Ja, jak to się mówi, wiecie co ja na to. Uznanie bardzo mi zależy, ale głównie mojej księgowej. Co chciałem powiedzieć, martwili się nawet tutaj, proszę, Sebastian Wilkosz, pozdrówka. Tak, z takim hashtagiem, uwolnić Pawła. Nie byłem w żadnej niewoli, nawet robiłem wszystkie odcinki jak trzeba przykładnie. A to mam w ogóle fajnie, bo jak ludzie czegoś nie zrobią, na przykład gdzieś pójdą na urlop, to jest naturalne. Poszli na urlop, coś się przez jakiś czas nie ukazuje, coś czegoś nie ma. A ja to nawet jak jestem na urlopach, mam pisać felietony, piszę felietony. Jestem gdzieś na urlopach, ale mam coś nagrać, nagrywam. Jestem chory. Pamiętam, z 2 lata temu to ze szpitala uciekłem i robiłem program do Orange'u, aż mnie chcieli z tego szpitala wyrzucić, bo powiedzieli, panie, jak pan się nie chce leczyć, to niech pan spada, nie? No i co pan wybiera, nie? Pracę, czy żeby się leczyć? No to ja mówię lekarzowi, panie doktorze, on w ogóle był ordynatorem, pamiętam, że się nazywał bardzo zabawnie, bo Franek. Panie ordynatorze, mówię, jak ja bym nie chodził do pracy, to bym nie miał za co wykupić lekarz, który pan mi tu przepisze za chwilę. Więc muszę pracować. Ale niech pan wybiera, czy pan woli pracować, czy tu leżeć u nas. To ja mówię, wolę pracować. I wziąłem ten, ciągle na siebie założyłem, pomachałem mu na pożegnanie i tego. No bo facet nie rozumiał, że naprawdę nie zaszkodzi mojej kuracji, jak na 2 godziny podskoczę do firmy, nagram godzinny program i wrócę. To ja w ogóle tego nie pojmuję. Coś się zasłaniał NFZ-em, że jak zobaczą mnie w telewizji zamiast w łóżku szpitalnym, to nie zapłacą za to leczenie. No tak każdy ma jakiś pretekst, żebym ja nie robił, a ja niestety muszę robić. Jako, że mam na utrzymaniu całą bandę, że powiem tylko tyle, że pies i 3 koty również to, jak to się mi waży. Więc muszę pracować aż do śmierci. No więc dobra, co my tu mamy? AX Adixel, EU. Karol, obudź Pawła z wykrzyknikiem. No więc ja nawet powiem wam, że ja strasznie lubię spać, ale jak się wcześniej wstaję, to rano wstaję, Pan Bóg daje, wcześniej wstanę, szybciej mam to ogarnięte i mogę się zająć czymś pożytecznym. Znaczy, nie żeby praca była niepożyteczna, ale pamiętajmy, ja podzielam ten pogląd, robota to głupota, więc trzeba to zrobić tak jak najbardziej sprawnie, szybko i tego. I pójść na, no wiecie co, jak było powiedzenie, wam to tylko wódka i dziewczyny w głowie, no. No jak dzieci, no więc ja jestem takie dziecko, nie, chociaż tego. Chociaż czasami trzeba przybastować z jednym albo z drugim, ale to tylko czasami, spokojnie. Brutus S, kurde, fajny był program, mam nadzieję. Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni. O kurde, co jaka sprawa? A już liczyłem na jakieś fajerwerki przy okazji 200 odcinka. Niestety nie udało się
dociągnąć. No, ja muszę tylko powiedzieć, rzeczywiście, że się uda dociągnąć. Mam nadzieję, że i do 500 nawet. Dlaczego sprawa się wyjaśni? No mówię, tu żadnej sprawy nie ma poza tym Maciem. Ja nawet pamiętam, jak Steve Jobs, teraz film jest o Steve Jobsie, też taki trochę laurkowy, akurat czytałem, co tam Stan pisał, no weszło o filmie o Cristiano Ronaldo. No ja mam takie zdanie, że ten film o Cristiano Ronaldo jest dla dzieci, może dlatego się nie podobał dorosłemu facetowi, tak, który w dodatku akurat Cristiano niespecjalnie ceni. Ja też nie. Chociaż te 300 ileż goli dla Realu, no też waży. Ale co chcę powiedzieć, że ten film o Steve Jobsie będzie pewnie też taki cukierkowy, laurkowy, jak on tam widziałem trailer, to on gdzieś tam w garażu wymyśla pierwszy komputer, trochę słabszy od tego, więc też się, o Jezu, co on tamten się musi obsuć, nie? Wymyśla w garażu tam razem z tym Polakiem Woźniakiem, tak? Ten Woźniak gdzieś przepadł, ale mam nadzieję, że nie został wyrąbany na kasy, bo to zazwyczaj tak jest, jak dwóch gości robi wynalazek, to ktoś musi być poszkodowany. W historiach wynalazków to znam takie przykłady. Natomiast zobaczcie, o wynalezienie piłki nożnej to się kłócą Włosi, Chińczycy, a wymyślili Anglicy. No w tym układzie, jaki my znamy, z przepisami, z trawą, z korkami, z siatką na bramkę, z gwizdkiem sędziego i nawet w tym, żeby sędzia na czarno się ubierał, bo to wiadomo, czarny charakter. Ale a propos tego, nie udało się dociągnąć. Teraz spokojnie dociągniemy. Telewizja internetowa ma taką kapitalną przewagę. Zresztą Clarkson pracuje w telewizji internetowej, chociaż jest najlepszy, prawda? Jest jakaś jego książka nowa teraz. Coś się musiało stać, czy coś takiego. Ja to też tak wziąłem do siebie, że coś się musiało stać. No musiało coś walnąć. No to walnął najbardziej zawodny sprzęt, czyli komp, a nie człowiek. Taki jak ja zresztą. Ale to taka trochę autoreklama, ale nie krypciocha, tylko taka jawna, bezczelna. Tak jak reklama Soniaka w ostatnim Bondzie, tak? O Jezus Maria, ten Bond, jak macie iść, to ten. To weźcie, idźcie na piwo. To coś, to a propos tych serii filmów, które właśnie nie wiadomo po co są. No i o tym Jobsie mówiłem, że jest ten film, że on wymyślił te komputery, potem telefony, smartfony i tak dalej, i tak dalej. Używam, ale jak umarł biedak na raka trzustki, młodo, to takie coś napisało mi się, że on nie jest Steve Jobs, tylko Wrong Jobs, że on po prostu robi złe rzeczy, że mając taki genialny umysł i mając tylu fajnych współpracowników, dziesiątki najzdolniejszych, to naprawdę mogliby się zajmować nie wymyślaniem koloru klawiatury w telefonach tego koloru, no tej całej stylizacji, tylko po prostu mogliby się zająć, na przykład mówię o mądrych ludziach, którzy się dopiero kształtują, mogliby wymyśleć lekarstwo na raka na przykład i uratować w ten sposób nawet nie miliony ludzi, tylko setki milionów. No, gdzieś miliony to tylko w Polsce przecież. Także kurde, fajny był program, no mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniejszy, no i że na ten dwusetny odcinek, to będzie za tydzień w piątek, no coś się wymyśli. No. W każdym razie na razie Karol do jakiejś czarnej dziury się wybiera. Ja to mu jedno tylko mogę poradzić, jak już czarna dziura, to żeby dzieci z tego nie było, bo to jak się chce mieć dzieci, to trzeba człowieka najpierw stać, czyli jeszcze musi zrobić kilkaset odcinków, żeby się dorobić. Dobra, bo to wiecie, to tylko w Anglii tak jest, że telewizja internetowa, Clarkson se coś tam robi i dostaje od razu kontrakt na 10 milionów funtów. No, to Anglia jest dokładnie tak samo przepłacona jak w piłce nożnej, że tam gościu trzy razy kopnie piłkę i ma 200 tysięcy funtów tygodniowo. Naprawdę nie jest to tyle warte, jesteśmy świadkami jakiegoś totalnej rąbanki na każdym polu, ale tylko cierpliwość Polaków powoduje, że jakoś to wytrzymują. Słuchajcie, ponieważ już sprawy, że tak powiem, powyjaśniałem, wszystko gra i trąbi, to jeszcze tylko chwilkę, bo wybieram się jutro na mecz z Islandią, Polska-Islandia, no i tak sobie skojarzyłem dzisiaj, że my tak trochę lekceważymy tę Islandię, ona nie dość, że weszła do euro, tak jak my, no to jeszcze do tego wszystkiego miała takiego piłkarza, pamiętam, Gudjonsena,
I on grał w Barcelonie normalnie, legalnie, strzelał bramy i to w epoce, gdzie tam też piłkarze byli wybitni. Natomiast w Barcelonie nie grał żaden Polak. No więc to tyle o Islandii. Śmieszne jest, że jest reprezentacja Islandii nie ma żadnego gościa z Islandii. Poza jednym jakimś 20-latkiem, którego wzięli coś na zasadzie jak kapustkę albo Dawidowicza, nie, no taki, no, młodego, żeby tam było się z kogo pośmiać, nie? Żeby ci starzy myśleli, to też jest parodia, żeby ci starzy myśleli, że są świetnymi graczami przy nich, nie, i tak dalej. W ogóle u nas teraz jest takie pompowanie Krychowiaka, pomyślałem, że no to Karol się może ze mną nie zgodzi, jak zwykle, ale że Krychowiak właściwie mógłby być piłkarzem roku w Polsce, no bo tak, bo Lewy nie wygrał nic, no awans na Euro. Ale nawet Króla Strzelców przeżnął za jakimś gościem z Eintrachtu Frankfurt, co jest moim zdaniem kpiną, jak się gra w Bayernie. Natomiast Krychowiak tak, wygrał, awansował na to Euro, wygrał Puchar UEFA, w dodatku jeszcze w Warszawie, jeszcze w dodatku strzelił bramę, co jak na defensywnego pomocnika wcale nie jest takie oczywiste. No i jeszcze wygrał z Realem i wygrał z Barceloną. No, Lewy takich osiągnięć w Lidze Mistrzów, no kompromitacja przecież z Barceloną, całego Bayernu, ale i Lewego, bo taką setę, co on z Patałaszu, to już głowa boli. A w Lidze Niemieckiej, no to Bayern musi wygrywać z każdymi, skoro się składa z reprezentacji Niemiec, tak? Więc ja mówiąc te szczerze, zamiast czwarty raz rzędu czy piąty oglądać w piłce nożnej wybory na piłkarza, które wygrywa Lewandowski i nie przyjeżdża, no to już wolałbym tego homelessa, czego bezdomnego Krychowiaka. Bezdomny mówię, bo on tak ubrany jak cieć w Boże ciało. Chociaż drogo, no ale że drogo to nie znaczy normalnie. A propos Bonda, no to jakbyście poszli na Bonda, to byście zobaczyli, jak elegancki mężczyzna jak się ubiera. No Bond jest w 10 różnych ciuchach i w każdym wygląda genialnie po prostu. Czy to w płaszczu na pogrzebie, czy w marynce, czy w kurteczce takiej narciarskiej. Po prostu bajka. Jeżeli ja mogę coś mówić o ciuchach, jak wiadomo, dyktatorem mody nie jestem i też na ciuchy całej kasy nie wydaję. No banda mi nie pozwala przecież na to. No więc a propos tego Polska-Islandia, to mówię, Islandia ma lepszych, takich twardszych gości, a mimo że się jakoś głupio nazywają, ale u nas to co mamy? Proszę, Glik, Torino, najwięcej goli straconych w Serie A w tym sezonie poza Carpi. Nie Capri, tylko Carpi, tak jak Carp, tak. Tak, z tym Wilszkiem, co tam w ogóle nie gra. Brybus rezerwowy. Ten, szukała pół roku rezerwowy albo bez klubu. Jędrzejczyk rezerwowy. No Pazdan bez wyskoku z kolei. Dawidowicz rezerwowy. Jezus, to jest w ogóle... Ale słuchajcie, czterech z Lechii Gdańskich. Ja nie wiem, tam jest jakaś akcja Lechia Gdańsk, promo. Tiago Cionek rezerwowy. Tyton dziurawy. Szczęsny to samo, Fabiański to samo, Boruc rezerwowy. No, Boszykowski, no trochę odżył. Ale Borysiuk bez słabizna, bez strzału. Grosicki odżył trochę, Jodłowiec troszkę odżył, ale powolny. Kapustka troszeczkę odżył. Krychowiak, no a propos tych pochwał dla niego, to dobrze ktoś przypomniał wczoraj w gazecie, że no spokojnie, bo my tak tego Krychowiaka, że on w Sewilli, a cała reszta to dno, no że jednak jest tam Konoplanka i tam jest Banega. No naprawdę, miejmy miarę też w tych zachwytach. Linetti, no to kryształowy, to wiadomo. Mączyński słaby. Mila, rezerwowy, Peszko, do bazy cały czas zawraca i już trener powiedział, że już na stałe. No Zieliński, pół dobrego meczu, jeden gol. No wielkie halo. Napastnicy, Lewandowski, ok. Milik, ok. No to właściwie sobie to trudno o nim coś powiedzieć, poza tym, że zmienił dietę. Stępiński, no ze Stępińskim bardzo ładnie ludzie kombinują, że może tak być, że jakby coś tfu odpukać, stało się Lewandowskiemu, nie? No to ten Stępiński za rok będzie miał 21, no to już jest taki wiek, że już można poważną piłkę spróbować zagrać, nie? No ja w każdym razie popatrzę, jutro przyjeżdża ten taki gość, dobry jest, ze Swansea, Sigurdsson z Anglii, to jest dobry, kawałek gościa i wydaje mi się, że to będzie ciekawe porównanie. Ten Sigurdsson i Krychowiak. Fajny tekścik, słuchajcie, jest Marek Wawrzynowski. On pisze w ten.
Wirtualna Polska, ale fajnie jest, Soniko liczył, fajny tekścik. I ten. I. Jest jeden fajny akapit, słuchajcie, no bo tam jak on zaczynał, dziecko to ośmiowo, tam wiadomo, ojciec serb, mama Węgierka, tego śmego, ale że jeden jest fajny akapit, który, mówiąc szczerze, bo, dlatego powiedziałem tu serb, tu Węgierka, bo on reprezentuje Węgry i za chwilę będzie grał w barażach, czyli za 24 godziny z Norwegią. Według dziennikarza Arpada Lipczeja istotne jest to, że Nikolić jest zawodnikiem kompletnym. No to jest banan, nie? Drybluje, strzela, ma technikę. I teraz to zdanie, które mi się spodobało. A serbskie pochodzenie dodaje mu wojowniczości, mówi Lipczej. Patrzcie, Węgier mówi, że jednak wojowniczość to Serbia. No bo Serbowie to wszystko, to ci czetnicy. Czetnicy, którzy tam walczyli całą wojnę w partyzantce. No niestety oni bardzo komunizowali, dlatego tak nie są lubiani przez Chorwatów. Ci z kolei Ustasze to byli za co będziemy się czarować, za Hitlerem. Więc to taka jest różnica i takie też są źródła wzajemnej nienawiści, ponieważ oni się cieli całą wojnę. Takie są źródła. Słuchajcie, fajny tytuł jest do tekstu. A stolica jest w Gliwicach. Bardzo fajny. A stolica jest w Gliwicach i tak. Drużyna, wiadomo, Piast Gliwica, a na drugim miejscu kogo wybrali koledzy? Kolega Mucha, Zbigniew Mucha to robił. Bo on wydaje mi się najbardziej utalentowany. Z dziennikarzy, którzy piszą o piłce nożnej, a nieznani są. Nieznani. No bo ci, co znani, to wiadomo, jaki poziom prezentują. Ten. Piast Gliwica, druga korona Kielce. Ciekawostka, ale trafna. Trener. Ciekawi są trenerzy, trzej pierwsi. Latan pierwszy, Brosz drugi, ten Smutas i Michniewicz. On też już się robi coraz smutniejszy, zwłaszcza ostatnie mecze. Teraz piłkarz. Słuchajcie, Nikolić to absolutnie. Wacek i Wasiliew, też ciekawe. Takie nowe są zupełnie tego. A na przykład Nowy Figo, jako odkrycie. Nowy Figo. Nowy Figo, wiesz kto Karol jest Nowym Figo? No. Patryk Lipski. No i dobrze. Na drugim miejscu ten Szczepaniak, trochę bez przesady, nie szalejmy. I Jacek Góralski trzeci. No jak on odkrycie, jak piłka pisała o nim cały rok poprzedni, jak grał jeszcze w pierwszej lidze. No ale powiedzmy odkrycie w Ekstraklasie. Dobra. Tylko, że to też takie odkrycie, a Jagiellonia wszystkie mecze przegrywa, nie wykluczone, że przez Góralskiego. Więc to też, no ale dobra. Nowe nazwiska. Patrzcie, do tej pory to jeden tylko z Legii się trafił, Nikolić. Bramka. No i bramka, słuchajcie, pierwsze miejsce Łukasz Burliga. Nożyce. Ale ja bym dał jednak to, co jest na drugim Fojut, to co z połówki walno. I to w dodatku strzelił liderowi, czyli Piastowi. Pechowiec, słuchajcie. Maciej Urbańczyk. No to nawet mówiąc szczerze tego, ale nie wiem dlaczego jest Marko Marić. Bo ma za sobą udaną rundę. No jaką udaną rundę, jak w dwóch ostatnich meczach puścił 6. No. Naprawdę nie tego, nie żartujmy sobie. Błagam, nie żartujcie, bo jak będziecie żartować, to mnie będzie bolał żołądek. Nie wypał, najsłabszy mistrz. No i tak, nie wypał to jest pierwszy Lech Poznań, drugi Henning Berg, a na trzecim miejscu Milosz Krasić. Milosz Krasić, kiedyś Juve za niego dał 15 milionów, no, a on wyróżnia się tylko tam blond czupryną. No mówiąc szczerze, ani kiwki, ani szybkości, no tak się porusza. Ja nawet widziałem, że on po stracie piłki dochodzi. Próbuje tak podbiegać, tak ze 2 metry podbiegnie, ale się zatrzymuje. Bardzo możliwe, że on ma to, co wiele kobiet znerwicowanych, mianowicie duszności. Ja bym go zbadał, bo to duszności to jest powód, że piłkarz przystaje. Piłkarz, który nie ma z czego dać. Jak to mówią kolarze, noga nie podaje. Noga nie podaje. Zbigniew Małkowski, najlepszy bramkarz moim zdaniem w Ekstraklasie, bo on w Koronie on tylko 12 puścił, 3 razy mniej niż Drągowski. No 2 razy mniej. No. To słuchajcie, znam swoją wartość, jest niemała. Bardzo ładne zdanie. Wcale nie zamierzam być przesadnie skromny. Oczywiście, że tak. Chwal się gościu, ja się całe życie chwaliłem, bo jak się sam nie pochwalisz, to nikt cię nie pochwali. Słuchajcie, piłkarz, praktykant piłki nożnej. Miałem wrażenie, że tam są sami praktykanci poza Godlesiem i Muchą. I ten. Dawid Mieszkowski, bramkarz Tomilu Olsztyn. Cię bierze zapisanie. Chłopie, weźcie raczej za jakiś zawód, jako konkretne ślusarstwo, coś tego, bo to zarobisz przynajmniej parę groszy, a ludziom pomożesz. Hydraulika jest dobra. A pisanie to nie, to już nie ma przyszłości.
co chciałem powiedzieć, tam zarabia 5 osób, może 10, ale w całej branży. Cała reszta to się łudzi. Słuchajcie, baraże, Norwegia, Węgry. Kibicuję Węgrom, wiadomo, nie golić. Bośnia, Hercegowina, Irlandia. Kibicuję Bośniakom, bo tam rzeko. Potem, słuchajcie, chociaż to wiecie, mówię, że ja nie lubię muzułmanów. No to Bośniacy to muzułmanie, a ich lubię, bo w piłkę grają fajnie. Bo to następny muzułmanin, proszę, Zlatan. Meczu Szwecja, w dwóch meczu, Szwecja, Dania. Oczywiście tu Szwedzi chyba tego, ale tytuł Herkules kontra Plures, czyli jeden przeciw wielu. Po łacinie to jest. Herkules przeciw wielu, tak? Ale było takie dopowiedzenie po polsku i Herkules dupa, gdy ludzi kupa. No więc zobaczymy, czy Zlatan sobie poradzi z Duńczykami, bo to, ale jak on tam mistrzem jest Mityland, ten co Legio grał, ale Legio to każdy ogrywa, nawet Korona Kielce. No więc ten, więc myślę, że ci Szwedzi sobie poradzą. No i Ukraina, Słowenia. Wiadomo, Ukraina. Zwłaszcza, że pamiętajcie, Ukraina, pół Ukrainy to jest polskie. Musimy to powoli zaczynać przypominać sobie, że nasze narody są mimo wielu waśni, mimo są to tak brzydko mówiąc bratnie. Dobra, i słuchajcie, coś jeszcze ciekawe było tutaj. Coś tu było jeszcze ciekawego, ale muszę wam powiedzieć tak. Przelatujemy na stronę przedostatnią, bo są ładne, krótkie notki. Mówiąc szczerze, krótkie notki, które mi się podobały prawie wszystkie, więc lecę te krótkie notki. Kolega Mucha, proszę. Sinisza Michajlowicz zaprosił piłkarzy Milanu na uroczystą kolację, za wszystko zapłacił sam. Wyszło 10 tysięcy euro. To już trzecia impreza zorganizowana przez Serba dla swoich piłkarzy. Wygląda na to, że jego to szatnia na pewno nie zwolni. Na pewno go nie zwolni, bo jak trzecia impra, to jeszcze na święta zrobi czwartą, to fajnie, mają raz na kwartał. No mam nadzieję, że pozwala im się winem nabombardować, ale we Włoszech to jest norma, więc i fajki mogą jarać, bo to ostatnio ciekawy artykuł był na ten temat. Takiego gościa, co gdzieś przepadł, zaginął gdzieś po drodze. Dobra, słuchajcie. To jest dobre. Właściwie lada chwila można spodziewać się dymisji José Mourinho. Wiele klubów ostrzy sobie zęby, by zatrudnić Portugalczyka u siebie. Na przykład AS Monaco, które gotowe jest ponoć wykupić go z Chelsea za 35 milionów funtów. Biorąc pod uwagę, że w przypadku zwolnienia Roman Abramowicz musiałby wypłacić mu 40 milionów odszkodowania. Patrzcie, jak rośnie to odszkodowanie. Już było 10, 30, teraz 40. Wszystko bajki, bo ile odszkodowania to wie tylko José. No ale tu jest takie myślenie, takie zgodne z moim. Zawsze lepiej mieć w kieszeni 75 bani niż nie mieć. Bo ja też tak liczę podwójnie. To co się wydaje i to co można by zarobić. Czyli powiedzmy, trzeba by jemu dać 40 i on by poszedł, tak? A tak to możemy jemu nie dać 40, a wziąć 35, czyli wychodzi jakby ich 75. No bardzo brawo za liczenie. I tu jest tak. I pozostańmy przez chwilkę przy Chelsea. Otóż 69-letni Fabio Capello, który jak wiadomo pozostaje bezrobotny. Moment, Karol. Po tym jak został wywalony z posady selekcjonera reprezentacji Rosji, nie traci rezonu. Właśnie oświadczył, że chętnie podjąłby się misji ratowania Chelsea. Mówiąc krótko, i to jest dobra puenta, znów liczy na naiwność jakiegoś Rosjanina. Dobra. Dobra, tu 40% piłkarzy angielskich ma próchnicę. No ja bym Polaków zbadał. Dobra, i tu jest jeszcze taka jedna fajna rzecz, którą muszę przeczytać i będzie to świetna puenta na dzisiaj. Katalonia chce się odłączyć od Hiszpanii, w związku z czym tamtejsze kluby nie będą mogły uczestniczyć w rozgrywkach Primera División. Przyjęcie Barcy w swoje szeregi, a konkretnie Ligue 1, zaproponował premier Francji Manuel Valls. No, bo skoro może Monaco, też jest z zagranicy, tak? Może i Barca. I teraz będzie znowu ta puenta, co najbardziej mi się zawsze podoba. Nie od rzeczy będzie jednak zaznaczyć, że pan Valls urodził się w Barcelonie. No dobra, i wy powiecie, że pan Paweł się nie napracował, bo poczytał cudze teksty. No to jest, jak ktoś ukradnie, a ładnie, to jak z nieba spadnie. Ale pamiętajcie, że pan Paweł się napracował, bo musiał rano pójść do kiosku.
po gazetki, tak? I poszedł i dlatego miał co czytać. Dzięki serdeczne i jak to się mówi, da tyczki.